Czyli moje marzenie mokry sen YouTubera się nie spełni, z tym, żeby wrzucić kiedyś odcinek, ceny nieruchomości spadają, bo bo nie spadną. Dane no GUS i... mówią, że deweloperzy jeszcze nie rozpoczęli tak produkcji, a popyt już ruszył. Ludzie kupują swoją pierwszą nieruchomość dla siebie, żeby tam zamieszkać, a nie w celach inwestycyjnych. Uważam, że to jest jeden z podstawowych błędów. Statystyki mówią, że ponad 60% kredytów uruchomionych w ciągu ostatnich powiedzmy 15 miesięcy to były kredyty ze stałym oprocentowaniem. Czasowo stałym, pamiętajmy. Więc to do nich to ten, ten, ten nagranie przede wszystkim powinno dotrzeć. Gościem tego odcinka jest Ronald Szczepankiewicz, ekspert finansowy, który specjalizuje się w kredytach hipotecznych. W ostatnim czasie mieliśmy sporo zamieszania na rynku w kredytów hipotecznych przez wysokie stopy procentowe i wiele osób zdecydowało się na wzięcie kredytu ze stałą stopą procentową, która była dość wysoka. Chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli, gdybyś powiedział nam, jak to dzisiaj wygląda w sytuacji tych osób. Statystyki mówią, że ponad 60% kredytów uruchomionych w ciągu ostatnich powiedzmy 15 miesięcy to były kredyty ze stałym oprocentowaniem, czasowo stałym, pamiętajmy, najczęściej na okres najbliższych 5 lat. Więc to do nich to te nagranie przede wszystkim powinno dotrzeć. Są to osoby, które brały kredyty na przykład zaprocentowanie w okolicach 8,5% w skali roku. Ceniły swoje bezpieczeństwo, dlatego brały te, te stałe stopy. Stobały Otóż... się, że to jeszcze wskoczy na 10-12 i tak dalej. Tak, tak. No, kto wie, może by i tak było, ale tak, tak nie było. Tak, więc tutaj warto podkreślić, że te osoby zapłaciły mniej odsetek niż osoby, które wtedy zdecydowały się na zmienne oprocentowanie. One było wyższe w okolicach tam 1,5%, trochę więcej. No dopiero teraz obniżono stopę procentową o 1,5%, więc te oprocentowania teoretycznie się zrównały, więc przez cały czas osoby, które wtedy wybrały stałe oprocentowanie, no, płaciły mniej odsetek. No dobrze, ale dzisiaj mogą płacić jeszcze mniej odsetek i, i o tym właśnie warto porozmawiać. Mam przed sobą kalkulator, a więc na liczbach konkretnie. A więc dajmy na Wasze taki przykład. Ktoś 12 miesięcy temu kupił nieruchomość w kredycie mieszkaniowym za 500 tysięcy złotych, że 500 tysięcy kredyty było na 30 lat z oprocentowaniem 8,5% w skali roku. To było niskie oprocentowanie w tamtym czasie, miejmy to na uwadze, także były zdecydowanie wyższe. Minęło 12 miesięcy, i ta osoba jest w stanie przenieść ten kredyt do nowego banku. Czyli dzisiaj oprocentowanie kredytów ze stałym oprocentowaniem jest wyraźnie niższe niż było wtedy. Wtedy było 8,5 w naszym przykładzie. Dzisiaj jest to oprocentowanie w okolicach 6,5. Tak? To jest znacząca różnica. Także trzeba technicznie przenieść kredyt z banku A do, do banku B. Może to dać oszczędności. Powiedzmy, rata do tej pory to było 3850, nowa rata to w nowym banku 3170, także jest to, jest to znacząca różnica, no, 600 zł razy 60 miesięcy, 36 tysięcy złotych, tak, przy takim kredycie, a przecież są osoby, które miały wyższe oprocentowanie jeszcze, więc mogły jeszcze więcej zaoszczędzić, no i wyższe kwoty kredytu. Czyli osoby, które wzięły kredyt na stałą stopę, nie są do końca stracone, i to nie jest tak, że ktoś jest związany do śmierci z tą mową kredytową, żeby mm -hmm. to dobrze wybrzmiało, tylko możecie pójść do innego banku w innym banku wziąć nowy kredyt, który spłaci poprzedni kredyt. Dokładnie tak. Teraz jest kwestia tylko tego, czy w umowie było zapisane to, czy mamy prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu mm -hmm. w ciągu tam pierwszych trzech lat na przykład. Nie? Oczywiście mogło tak być, mogły, mogły takie zapisy się znaleźć, natomiast z doświadczenia, wiemy, no, po prostu pomagamy między innymi w tego typu sprawach klientom z Starym więc wiemy, że w tamtym czasie większość tych umów nie miała takich zapisów. Tak, także jest 0 złotych za przeniesienie takiego kredytu do nowego banku. Pod warunkiem, oczywiście, że nowy bank też nie będzie do nas pobierał prowizji za uruchomienie takiego kredytu, i to też oczywiście w chciałbym, żeby tak Ciekawym było. Ciekawym ruchem dla osób, które widzą, że mają niekorzystną umowę z, banku, z bankiem na, na ten moment, jest to, żeby się odezwać do doradcy kredytowego, mhm. który powie, czy jest jakikolwiek sens ruszania tej umowy Zdecydowanie. przy obecnej zdolności mhm. kredytowej, bo ona też się może zróżnić, ktoś może stracić pracę, mieć niższe te zarobki, czy zamknąć działalność i zobaczyć, czy ten kredyt nie warto przenieść. Dodatkowa rzecz przy tej stałej stopie to jest to, że te wartości nieruchomości wzrosły przez ostatni rok, więc rozumiem, że też mm -hmm. wkład własny do banku... Tak, jak najbardziej. Osoby, które... Szczególnie jest to istotne dla osób, które brały kredyt z minimalnym 10% wkładem własnym, no bo tam było najwyższe możliwe oprocentowanie. No banki po prostu tak sobie do tego podchodziły i dalej, i dalej podchodzą jak najbardziej. Ale dzisiaj wartość nieruchomości wzrosła, tak? Czyli powiedzmy ktoś kupił nieruchomość za 600 tysięcy, ona się jest warta 700, więc ten nowy bank, do którego przeniesiemy kredyt, weźmie tę różnicę jako dodatkowy wkład własny. A im większy wkład własny, tym jeszcze lepsza oferta kredytowa, także ma to jak najbardziej. Jeszcze istotne. można na tym zyskać. Dokładnie. Teraz drugie pytanie, które często pojawia się w internecie i w jakichś takich artykułach o kredytach. Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny? Powiedzmy, że mamy kredyt na okres 30 lat, zarabiamy jakąś tam kwotę X, mamy ratę o kwocie X no i teraz pytanie, czy warto... Co miesiąc dokładać po kilkaset złotych do tego kredytu, czy jednak wziąć te kilkaset złotych i wydać je w innym miejscu? Masz może mhm. gdzieś to. Okej. Okay. Zakładamy, że ktoś jest w następującej sytuacji. Ma pieniądze na koncie, lub może co miesiąc nadpłacać, nie chce płacić tak dużej raty, albo przeważają go odsetki nie ma jakiejś alternatywy, jakiejś innej inwestycji, którą mogłyby włożyć te pieniądze, tak? Bezpiecznej, tak bezpiecznej, jak po prostu nadpłata tego kredytu, no bo to działa tu i teraz natychmiast. Więc w takiej sytuacji uważam, że zdecydowanie warto jest rozważyć nadpłatę kredytu. Tutaj znowu posiłkuję się kredytem, kalkulatorem. Przepraszam. Jeżeli chcielibyście mieć dostęp do tego kalkulatora, wejdźcie na stronę kalkulatorrmkredyty.pl, podlinkujemy. Pod tak więc ten sam kredyt 500 tysięcy złotych rzucamy na warsztat. Oprocentowanie 8,3% w skali roku. Rata takiego kredytu na 30 lat, tak jak wspominałem, to jest w okolicach 3800 zł. I załóżmy, że 10% tej raty co miesiąc nas płacamy, czyli 3800 dodać 380 zł to jest nasza rata co miesiąc. I nadpłacamy ten kredyt w taki sposób, że rata się nie zmienia, ale skracamy okres kredytowania. Czyli coraz krócej go będziemy spłacać. Tak? Więc no, daje to zaskakujący efekt. To już po 12 miesiącach od rozpoczęcia tego kredytu zaczynamy to robić. Więc końcowy efekt jest taki, że spłacamy kredyt 8 lat wcześniej i suma wszystkich odsetek jest o 30%, niż ma to sens. Okej. Okay. No to teraz tak, z jednej strony skraca nam to okres kredytowania o 8 lat, z drugiej strony wydajemy te 380 zł miesięcznie więcej w tym przykładzie, czyli tam 400 zł razy 10 tysięcy to jest około 4 tysięcy, więc to wyjdzie mm -hmm. prawie 5 tysięcy łącznie. Tej, tak, tej no takiej, takiej, tak trochę więcej niż jedna rata dodatkowo. Czyli rocznie płacimy jedną ratę więcej, taką trzynastkę, mm -hmm. no i przez to mamy 8 <noise> lat mniej spłacania. Dokładnie. No ale z drugiej strony wartość nieruchomości rośnie w czasie. Kredyt wzięty na 30 lat. Dzisiejsze mieszkanie za 500 tysięcy, za 30 lat, o ile ono będzie dalej stało mm -hmm. i będzie w dobrym stanie technicznym, będzie taka sama demografia, powinno być zdecydowanie droższe. Więc z drugiej strony no są różne podejścia, czyli raczej mm -hmm. to nadpłacanie kredytu jest dla osób, które są bezpieczne. Tak, okay, cenią ja bezpieczeństwo, pracuję. patrzą na ilość tych odsetek i ich to przeraża, nie chcą tak dużo płacić. Wtedy jak najbardziej nadpłacanie ma sens. Ma sens. E, no bo rozumiem, że podejście inwestorów jest takie, że lepiej te pieniądze inwestować w kolejną nieruchomość, żeby ta kolejna nieruchomość się dewaluowała tak. w czasie, w sensie kredyt, żeby dewaluował się w czasie. E, tak, no podejście inwestorów, kredyt mamy oprocentowany w okolicach powiedzmy 6,5% na dzień, dzień, dzień dzisiejszy nowe kredyty, a inflacja jest w okolicach 8 oficjalnie, więc mam ujemne procentowanie kredytu. Dokładnie. Kolejny parametr, który możemy przy kredytach poruszyć, to jest parametr dotyczący okresu kredytowania. Tutaj mówiliśmy mhm. o przykładzie na 30 lat. Jakie jest Twoje podejście? Czy kredyt hipoteczny prać na 10, 20? Czy 30, czy 35 mhm. lat? Jak... Pierwszym takim elementem, który powinien o tym zdecydować, jest nasz wiek, tak? ponieważ nasza zdolność kredytowa jest uzależniona od tego, na jaki okres kredytowania bierzemy dany kredyt, i maksymalny okres kredytowania, który jest brany do zdolności kredytowej, to jest 25 lat. Czyli czy weźmiemy kredyt na 25, czy na 30, czy na 35, bo są takie okresy możliwe, to zdolność jest identyczna. Także Powiedzmy powyżej 25 roku życia, 25 roku okresu kredytowania, nie ma już to znaczenia dla zdolności kredytowej. Ma znaczenie dla raty kredytowej. Tak jak historia pokazała, raty potrafią bardzo mocno rosnąć, i im niższe zobowiązanie co miesiąc, no to tym łatwiej taki budżet domowy gdzieś tam zaprojektować, wdrożyć. Zawsze można kredyt spłacać, jak mówiliśmy o tym wcześniej. Więc ja mam podejście, że na jak najdłuższy okres kredytowania i ewentualnie nadpłacam, a tak naprawdę tą różnicę, że mógłbym płacić większą ratę lub mniejszą, po prostu gdzieś inwestuję na wyższe oprocentowanie niż, niż kredyt. Do, do którego wieku można wziąć kredyt, czyli... Od jakiej granicy wieku odejmuje się maksymalny okres kredytowania? Jeżeli mm -hmm. mamy kobietę, 65 to... lat, tak. Jak rozmawiamy tak na pewnym stopniu ogólności, to do 65 jesteśmy w stanie otrzymać kredyt. Powyżej tego wieku również, ale tuż trzeba wiedzieć, w jakich bankach Czyli na jakich jak jak zasadach. Czyli mamy osobę, która ma 65 lat, na jaki okres dostanie maksymalnie kredyt? No, tylko, że to było przed, przed covid tak. Do, do 90. Kiedyś było do 90. No, no to jeden taki przypadek znamy. Także okay. faktycznie trzeba było przejść, klient potrzebował przejść badania zdrowotne, że wszystko jest z nim ok, i wtedy dostał do 90. Okay. Do 70. da się to zrobić. tak? No raczej ktoś, kto ma 65, zderza się z rzeczywistością, że ciężko jest tego hipotekę na dłuższą dostać. Konkretnie o taki przykład, jak oglądają nas młodsze osoby i mają rodziców w wieku 50, 55, 58 mm -hmm. lat, e, no to rozumiem, że można. Zbudować również, czy pomóc zbudować, jak już jest ta zdolność kredytowa u rodziców, można ten kredyt wtedy z rodzicami wziąć do właśnie gdzieś około 70, 75 mm. roku życia i wtedy. Tak, może się okazać, że dołączenie rodziców spowoduje, że ta zdolność kredytowa wzrośnie, ale bardzo skróci się okres kredytowania i tym samym wzrośnie rata kredytowa, tak? No bo rodzice są starsi od nas, są naturalne, więc oni mają krótszy okres kredytowania. Okej. Okay. Jest jeszcze jeden parametr, który możemy poruszyć, to jest temat wysokości wkładu własnego. Jakie jest Twoje podejście? Przybraniu kredytu do wkładu własnego? 10, 20, 50% jak to? Mhm. Tak, no moje podejście jest takie, że ja mam gotówkę na koncie, która powoduje, że mam poduszkę finansową. Tak, więc jakby mnie tak na dobrą sprawę zależy na tym, żeby jak najmniej ruszyć swoich pieniędzy, a jak najwięcej dostać tych pieniędzy z banku, tym bardziej, że kredyt, jak jak wspomniałem, jest dzisiaj realnie ujemnie oprocentowany. Tak, oczywiście, ktoś może odbić piłkę i powiedzieć, że jego dochody nie rosną. No, rozumiem. Moje rosną, tak? Więc ja w mojej sytuacji mam kredyt ujemny, ujemnie oprocentowany, więc dlaczego miałbym do tego interesu dokładać więcej swoich pieniędzy, skoro mam je. Za darmo a nawet zarabiamy na tym. Więc ja bym brał z jak najmniejszy wkładem własnym i brałem takie kredyty. Niejednokrotnie z jak najmniejszym wkładem własnym. Natomiast absolutnie rozumiem wszystkie osoby, które, którym zależy na tym, żeby ta rata była możliwie jak najniższa, żeby zobowiązanie było jak najniższe. I wtedy biorą kredyt z możliwie jak największym wkładem własnym, takim, jakim jest stać. O czym świadczą statystyki, jest takich osób bardzo dużo, ponieważ najwięcej kredytów jest uruchamianych z 40 i większym wkładem własnym. Tak, tak, także, jest, tak jest, tak jest. Także to się faktycznie dzieje. Ludzie mają pieniądze na wkład własny. I rozumiem tą stronę. Tak? Absolutnie każdy jest zbiorem swoich doświadczeń, swoich potrzeb, możliwości. Więc jeżeli oni się na to decydują, ja absolutnie nie mam zamiaru zaglądać do ich portfela i, i mówię, tak, to jest ok. No bo też yy, ciężko, żebyśmy mówili na poziomie tego odcinka o wszystkich grupach, które są zainteresowane wzięciem kredytu, bo mamy fliperów, mamy ludzi, którzy biorą mieszkania na wynajem, mamy mm. osoby, które kupują dla siebie, dla rodziny i mają dzieci, to też jest inny poziom bezpieczeństwa do zapewnienia rodzinie. Natomiast ja jako taki dodatek do tej rozmowy powiem, że... Jeżeli mamy nieruchomość za 500 tysięcy i wpłacimy 50% wkładu własnego, no to płacimy 250 tysięcy i mamy jedną nieruchomość w kredycie z dość niską ratą, mm -hmm. więc jesteśmy w tak. pełni bezpieczni i ten kredyt dla osób, które się kompletnie boją kredytów, rodzice, dziadkowie mówili, nie bierz żadnych kredytów, no jest niczym tak naprawdę, no bo jak wynajmiemy takie mieszkanie i, i ta rata jest na poziomie 250 tysięcy, a mieszkanie za 500, no to w ogóle nas to nie zaboli i nic się z tym nie stanie. No. Ciekawe, jak dziadkowie podchodzą do tematu na przykład, powiedzmy, Stałego procentowania i bardzo wysokiej inflacji. Tak? Dzisiaj jest to stałe procentowanie na jakiś czas. W ich czasach nie było, ale była wysoka inflacja. No, Ciekawe, jakby do tego poszli. Mój dziadek niestety już nie żyje, nie mam. Też, też z nim nie, porozmawiać. Też ciotkę nie zapytam. Natomiast druga sprawa jest taka, że jak ktoś weźmie te 250 tysięcy i kupi 3 albo 4 mieszkania z wkładem 10%, to jest właścicielem czterech mieszkań zamiast mm. jednego, wpłacając 250 tysięcy. No, i po pięciu latach ta nieruchomość będzie warta nie 500, ale będzie warta 700 czy 800, więc sprzeda mm -hmm. dwie czy trzy i spłaci poprzednie kredyty. Oczywiście, że tak. To jest wiesz, to najczęstszym popełnianym błędem, i nagrałem o tym osobny odcinek do siebie na kanał, jest to, że ludzie kupują swoją pierwszą nieruchomość dla siebie, żeby tam zamieszkać, a nie w celach inwestycyjnych. Tak uważam, że to jest jeden z podstawowych błędów, ponieważ no, pozbawiają się zdolności kredytowej, którą będą musieli wypracowywać poprzez chociaż jakieś podwyżki, czy jakieś inne Będziemy w danym miejscu pewnie mieszkali do końca życia. I tak? No, zdecydowanie. Zresztą no, jest to temat rzeka. Ja swoje pierwsze mieszkanie kupiłem, żeby tam wynajmować, a nie mieszkać. Mieszkałem w wynajmowanym jeszcze, jeszcze rok temu. Tak, ja tak mam tak kilkadziesiąt będą. swoich <laughs> mieszkań, a mieszkam w wynajmowanym. No właśnie, nie? Także Więc, dokładnie. Tak to jest. Eee, dobrze. To teraz tak. Powiedz proszę o stopach procentowych, o tym mechanizmie ekonomicznym stóp procentowych. Wiemy, że jak stopy procentowe są wysokie, no to raty kredytów są wysokie. Jak stopy procentowe są niskie, no to płacimy mniej za mm -hmm. leasing samochodów czy za, za, za mieszkanie. Jasne. Ale co w praktyce dzieje się z cenami nieruchomości w związku ze stopami? Mm -hmm. No dobrze, więc kiedy stopy procentowe rosną, to rośnie nasza rata kredytowa. To doświadczyliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach. Także jest to temat znany. Teraz będziemy doświadczać, że jak stopy procentowe spadają, to spadają też nasze raty kredytowe. Kolejny, jakby taki krok, to jest to, że jeżeli jest niska rata, to jest wysoka zdolność kredytowa. Jeżeli jest wysoka zdolność kredytowa, to ludzi stać na zakup nieruchomości. Jeżeli stać, to kupują. Jeżeli kupują, to ceny rosną. Tak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj stopy procentowe zaczęto obniżać, to jest dwa miesiące z rzędu, realne przełożenie mają podobno obniżki procentowych, czy też podwyżki, zmiany ogólnie mają realne przełożenie na gospodarkę w okolicach trzech, czterech kwartałów. Tak? Także przed nami, jeżeli powiedzmy Rada Polityki Pieniężnej nie zawróci za chwilę stóp nie, nie zacznie ją znowu podnosić, no ciekawy czas, szczególnie dla wszystkich osób, które albo już posiadają nieruchomość, albo właśnie kupują. No i z jednej strony mamy taką sytuację, w której stopy procentowe spadają, mnóstwo ludzi czeka z zakupem nieruchomości, już się gotuje, bo porodziły się Ogromny, dzieci więc w międzyczasie, tak, jest ogromne parcie granie. na to, żeby kupić. A mieszkań budowanych jest coraz mniej, też mm -hmm. ze względu na wysoką inflację, brak pracowników, działek i jakby w ogóle zagęszczenie już tych inwestycji w mieście. Więc mamy coraz mniej mieszkań dostępnych, coraz więcej ludzi w blokach sportowych do, za startowych do zakupienia mieszkania. Dane no głos i... mówią, że deweloperzy jeszcze nie rozpoczęli tak produkcji, a popyt już ruszył? Czyli moje marzenie, mokry sen youtubera się nie spełni z tym, żeby wrzucić kiedyś odcinek. Ceny nieruchomości spadają, bo, hmm. bo nie spadną. Nie? Jak zaczną podnosić stopy procentowe? I będzie nadmiar budów, to jest to realne, że to się może wydarzyć. Jak tak, natomiast moim zdaniem w Polsce jeszcze mamy trochę, zanim te ceny dobiją do, do półki europejskiej, bo zarobki w Polsce naprawdę są wysokie dla specjalistów. I, I jak ktoś pojedzie dzisiaj za granicę na stację benzynową we Włoszech, w Niemczech, czy, czy gdzieś do Francji, no to no naprawdę wyglądamy lepiej w wielu sektorach i miejscach. Niż... Zdecydowanie tak. To tak, tak. Trochę to zmieniło się. Po, polecam że... pojeździć na zachód Europy i zobaczyć te miejsca, które gdzieś tam wpajamy w dzieciaka, że na zachodzie jest wyższa stopa życia. Wtedy była. Dzisiaj, no sorry, Nie. Spróbujcie zapłacić za parking albo za autostradę we Włoszech. Tak, kartą Visa albo Mastercard. Tak. Prawie nierealne w <śla> ogóle. Taki absurd. E... Ostatnia rzecz, o którą chciałbym cię zapytać. Zaprosiłem Cię dlatego, no z jednej strony, bo znamy się bardzo długo, praktycznie od samego początku mojej kariery nieruchomościowej poznaliśmy się na jednym z pierwszych wydarzeń. Zajmujecie się kredytami, macie mnóstwo klientów od tamtej pory, więc masz ten przegląd rynku dotyczący kredytów, mhm. ale zaprosiłem Cię też dlatego, bo sam inwestujesz w nieruchomości. Mhm. Powiedz proszę o swoich początkach związanych z kredytami prywatnie. Zaczynałeś budować siebie, swoją rodzinę, swoje zarobki, no i też zaczynałeś brać kredyty. Jakie wtedy miałeś do tego podejście, jak Zaczynałeś. Mm -hmm. Czy to jest dobry ruch, czy robić tego jak najwięcej od razu, czy z czasem zobaczyłeś, że to ma sens? Więc tak, kupowałem nieruchomości. Pierwszą nieruchomość kupiłem na kredyt mieszkaniowy. To było tak, jak wspomniałem mieszkanie w Warszawie, tam dwa pokoje, 2014 rok. No i w racji tego, że pomagałem przy kredytach, później kupiłem mieszkanie na kredyt, więc rozumiałem, że to trwa bardzo dużo czasu. Trzy miesiące mi zajęło od momentu zalezienia do momentu, kiedy już tam można było coś działać, to co to, to długo. Więc stwierdziłem, że no, trzeba iść w coś, co szybciej działa. No i wtedy wyszliśmy w podnajem. Podnajem, no to wiadomo, dogadasz się zbywcą, remont i jedziemy na rynek, więc trzy miesiące byliśmy w stanie zrobić o wiele więcej nieruchomości niż, niż kupić jedną, która mnie blokowała czasowo. Z podnajmem działaliśmy od 2014 do 2020 roku. Doszliśmy do bariery 450 pokoi. Naszymi głównymi odbiorcami byli studenci, którzy wynajmowali, żeby mieszkać i studiować. Covid spowodował, że oni wyjechali, więc zaczęły, firma zaczęła przynosić straty i ją zamknęliśmy. Tak? Natomiast doświadczenie pozostało. I by cofając się, co bym zrobił inaczej? Na pewno więcej kupiłbym bym mieszkań na kredyt mieszkaniowy, bo one by zostały u mnie. Tutaj inflacja też zrobiłaby robotę. No bo dzisiaj kupując mieszkanie, zarabiamy i na wynajmie, i na tym, że ceny rosną, i na tym, że kredyt ma ujemne oprocentowanie z, z trzech stron, tak? Więc jest tak. to jest to świetny, świetny deal. No dużo by tak, można, długo by tak można mówić. A wydawało Znanie. ci się wtedy, jak kupowałeś tą pierwszą nieruchomość, że ona jest droga i że w ogóle jest drogo? Takie miałeś poczucie? To, to były moje początki inwestowania w nieruchomości. Więc nie, nie do końca rozumiałem, co się dzieje. Bo pamiętam, jak miałem dzisiaj, pamiętam jak dziś, jak miałem operasze szacunkowy w ręku i w mieszkanie wyszło 220 tysięcy za 38 metrów w Warszawie. bo to jest niemożliwe. Zrobiłem jeszcze dwa inne operaty i każdy był na mniej więcej taką samą kwotę. I pamiętam, jak dziś, jak powiedziałem sobie, że to, jakby naprawdę tyle to mieszkanie było warte, to bym kupił 10 takich. Kupiłem jedno. I dzisiaj się biję w pierś, bo one było tyle warte. Czemu nie kupiłem 10? Bo nie rozumiałem, co się dzieje na rynku. Miałem przed sobą dowód w postaci trzech niezależnych rzeczoznawców, którzy mówili mi, tak, one jest tyle warte, a ja podważałem ich autorytet i twierdziłem, że nie. To mnie kosztowało, no, kilka milionów. No i, i, i też z drugiej strony, dzisiaj czujesz, że jesteśmy w takim suficie, że branie kredytów hipotecznych na mieszkania na wynajem to jest dobry pomysł i potem za 5 lat znowu sobie powiemy, kurde, trzeba było brać te mieszkania za 800 tysięcy, by i tak było tanio? Czy masz mm. takie przeczucie, że gdzieś tam jednak trzeba trochę hamulec założyć? Pieniądz cały czas traci na wartości, tak siła nabywcza pieniądza jest coraz mniejsza? Nie, nie, jakby nie wierzę w to, że będzie w drugą stronę, że słodówka będzie coraz więcej warta, że za, za te same pieniądze będziemy w stanie kupić coraz więcej. To, to raczej się nie wydarzy. Na kredyt, jak bierzemy dzisiaj, to bierzemy po dzisiejszej wartości pieniądza i taką, a nie inną kwotę. Powiedzmy 500 tysięcy, tak? Za rok, za dwa lata, za trzy mieszkanie może być warte powiedzmy nie, 500, a, nie, nie 600, a 700, 800, a kredytu będziemy mieć cały czas 500 ale po wartości pieniądza z dzisiaj, a nie z tamtych lat, kiedy już inflacja, powiedzmy, zje nam kapitał w okolicach 20%. To są realne scenariusze, ja to przeżyłem na swoich nieruchomościach, tak? 2021 rok, stopy procentowe bardzo nisko, wszyscy mówili o tym, że, że żadnych podwyżek nie będzie, już inflacja była 4%, a oprocentowanie hipotek było 3,5%, na stałym oprocentowaniu. Trąbiłem u na kanale, bierzcie stałe oprocentowanie. Mało kto wtedy to zrobił. No ja kupiłem nieruchomość mam ratę za 380 tysięcy, 1800 złotych. Przeprocentowanie 3,6%, inflacja była 18, także swoje zrobiła. No tak, bo z jednej strony jeżeli wiemy, że państwo polskie się zadłuża, zadłuża się gigantycznie, to co jest widoczne w oficjalnych statystykach, to nawet nie jest ułamek tego, jak oni kreatywnie zadłużają państwo. I jeżeli wiemy, że to zadłużenie rośnie no to nasza złotówka nie będzie się umacniać, tylko się będzie osłabiać, więc wiemy, że na pewno... Złoty straci na wartości w przyszłości, więc to, co będziemy mieli fizycznie, realnie wybudowane w fajnej jakości, no to na pewno na wartości nie straci, tylko będzie rosło do przodu, więc dzisiaj też jesteśmy w takim momencie, że nieruchomości będą rosły w dobrych lokalizacjach, w dobrych miejscach, no bo po prostu więcej się już ich nie wytworzy. Jesteśmy na takim poziomie, że te działki dookoła już nie powstają, bo nie da się urodzić więcej ziemi mhm. i. Wiele też nieruchomości albo zniknie z rynku, albo powiedzmy nie będą korzystne dla kupującego. Wchodzą w jeszcze te normy tam CO2, że nieruchomość, która nie spełnia tych norm, musi zostać wyremontowana albo w ogóle odsunięta z użytkowania, no to liczba mieszkań zacznie się zmniejszać. tak? No, tak A to, wyburzenie tak, to budynku i postawienie nowego to też są koszty, które potem odzwierciedlą się w cenie zakupu mieszkania. No. Dokładnie. No i pamiętajmy, że, że co do zasady, rządzącym na rękę jest wysoka inflacja, bo mają większe wpływy z podatków, które to mogą rozdać, zyskać nowe głosy i dalej. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.